Hej moi drodzy, z tej strony Shiro Los Aktor. Siema. I witamy was w kolejnym odcinku z Project Zomboid. Ale zanim jeszcze tutaj zaczniemy grać, kochani, sytuacja jest taka, że mamy dużo zaczętych serii na YouTubie, dlatego Project Zomboid będzie teraz wchodził w odcinkach godzinnych. Nie chcę, żebyście tracili na tym, ale za to będzie wchodził niestety co dwa dni. Więc tak sytuacja w tej chwili wygląda z Zomboidem. Odcinki dłuższe, no ale rzadziej. To w sumie win-win dla obu stron. No i kochani, ogólnie oprócz tego dograliśmy sobie chyba ze trzy mody, które pozwalają nam tutaj edytować nazwy skrzynek i tym podobne. Dodatkowo jeszcze mamy ekwipunek tutaj pokazany, oddzielny, bardzo fajna modyfikacja. I jak najbardziej quality of life nam się w tej chwili dzięki temu zwiększył. I oprócz tego jeszcze jedna modyfikacja, która pokazuje nam, ile w tej chwili w agregacie mamy benzyny i na ile nam to starczy. Też jest spoko. No i oczywiście ja musiałem sobie dograć celowniczek, taki malutki niebieski, nie wiem czy tu widzicie teraz koło maczety. Po to, żeby można było w razie czego z tego robić jakieś serie, shorty, etc. Wiadomo, taka duża łapka jest niewygodna do potem renderowania i tym podobne, więc myślę, że będzie spoko. Aktor, gdzie my dzisiaj lecimy? Wracamy chyba do miasta, które ostatnio opuściliśmy. Dobra, ale zanim to zrobimy, to w sumie muszę się jeszcze przespać i najeść, to raz. Nie wiem jak ty. No, też w sumie by się przydało. Jakieś pierdoły jeszcze mam typu, tam nie wiem, jakieś opakowanie nasion i tak dalej, to też musimy się zrzucić. Kochani, oprócz tego jeszcze taka informacja, że nie będziemy już się z wami witać na samym początku. Jesteśmy chamscy jak cholera, nie aktor? No, więc koniec z uprzejmościami, jebać wszystko i tym podobne, nie no, żartujemy. Chodzi o to właśnie bardziej, żebyśmy mogli łączyć odcinki. Wiadomo, nieraz gramy po pół godziny, czasem godzinę, czasem trzy. I po prostu dla mnie potem w renderowaniu będzie łatwiejsze to do wszystkiego łączenia, nie? Po prostu zobaczycie delikatną przerwę i tyle, i kontynuacja odcinków. No i to chyba tyle z nowości. Ja sobie jeszcze tą puszkę z owoców tutaj podjem. Ogólnie jeszcze powinniście mieć delikatnie głośniej aktora i delikatnie głośniej dźwięki. To też myślę, że spoko. Zacząłem w sumie teraz nagrywać na dwóch kanałach. Co prawda odcinki mają po 60 giga zamiast 5. Ale... I to w sumie półgodzinne. Zobaczymy jak to będzie, nie wiem, jak będziemy 3 godziny grać. No cóż, dla was wszystko jak to mówią. Dobra, najadłem się na maksa. Idę tylko zrzucę te nasionka. Ja w sumie zrobię sobie coś do jedzenia, takiego gotowanego. Ty, drzewa zaczęły nam rosnąć tutaj. Oho. Erozja świata. A jak tam twoje roślinki? Nie wiem, nie patrzyłem. Ty, dobrze rośnie. Ostatnio podane 55 godzin temu. Ładnie, aktor, ładnie. Dobra, dżdżownicę też tutaj dam. No i właśnie, aktorinka, musimy teraz zacząć troszeczkę tych dżdżownic, łapać karaluszków i tak dalej. No, już są dwie w tym szafce. A, no to ale same się zalęgły, czy jak? Bo nie rozumiem teraz. Nie, sam przyniosłem jakby. Aha, okej, jak sam przyniosłeś, to spoko. Dobra, idę puszki zrzucę jeszcze tylko. Nie no, co ty przyszły, zżarły nam całe jedzenie i sobie zostały, bo... Zjemy je. Wiesz co, nie zdziwiłbym się naprawdę. Nie zdziwiłbym się. Dobra, tej siekiery na razie nie będę chyba naprawiał. Kij z nią. No właśnie, aktor, czy my robiliśmy już odcinek, jakie zrobiłem tutaj te początki? Chyba już robiliśmy odcinek, prawda? Bo ja chyba coś tu było. Bo się pogubiłem, powiem ci szczerze, wody nie mam w ogóle. Butelka z wodą, na szczęście tu jest sporo. What? Czemu tak się to zestakowało dziwnie? A bo to była woda jeszcze. To co mnie gra oszukujesz? Świnia jedna, no, z tej gry. Dobra, dezergenty na razie położę tutaj. Umydło i tym podobne. Chusteczki nasączone z alkoholem, czy to mi się teraz przyda? Chyba mi się nie przyda, bandaż odkażony mam, więc starczy mi na razie, okej. No to żegnamy jeszcze to. Zapałki w sumie też odłożę, też mi się nie przydadzą. No
No i dobra, tutaj jedną skrzynkę na samej górze może, albo nie. Tutaj, gdzie baterie i tym podobne, będę zostawiał kluczyki. No, okej. Żeby to się potem nie popierdzieliło. Dobra. A bo tu mam dwie butelki. Dobra, dobra. To nie gra mnie oszukała, sam się w chuja zrobiłem. Sam się w chuja zrobiłem. Dobra, ja już mogę iść spać. Nie wiem jak ty. Ja tym tylko połowę tej i też mogę. Sobie to skondensowane mleko jeszcze wezmę i sobie je otworzę. Od razu sobie rano to zjem i od razu polecimy. Czy samochód został rozpakowany? Pamiętasz może? Szczerze nie wiem. A mi się wydawało, że ja taksówką przyjechałem ostatnio. A nie, zostawiłem tą taksówkę. Tak czy nie? No chyba zostawiłeś, w sensie nie wracaliśmy. Czekaj, zobaczę tu. Ej, dobra. Jest nawóz i chłodziarka jeszcze. Dobra, musimy chyba baku uzupełnić, bo już nam paliwa nie starczy za dużo. No właśnie, czyli dzisiaj jeszcze plan jest taki, żeby wyruszyć po paliwo. Nie mamy go gdzieś jakby chwilowo. No to musimy jakoś sobie dać radę. Dobra, będziemy jechać tym po prawej stronie, tak? Samochodem? Ja tutaj włożę jeden otwieracz do puszek. Tylko pytanie, bo nie wiem, czy na wyprawy mam na to brać pod uwagę. Strzelbę? Nie, nie, znaczy strzelbę przy okazji, ale jak znajdę jakiś podobny samochód do tego, to brać z niego części, żeby przełożyć do tego pierwszego i naprawić go, czy... W sumie możesz, no. Czy przełożyć części z tego pierwszego tutaj. Słuchaj, ty jesteś mechanik, rób jak chcesz. Wiesz, chodzi tutaj o to bardziej, że jak będziemy mieli coś przewieźć czy coś, to... Aktor zdaje się pod tym względem na ciebie. Robisz jak uważasz. Dobra, może tak. Tylko żeby, mówię, nie zamulać dzisiaj zbytnio, to polecimy zaraz na wyprawę i tyle. Więc tam się nie rozwodź zbytnio na temat ogólnego stanu samochodu. Elektryka tą pierwszy mamy. Mamy nawet dwie. To trzeba będzie wypieprzyć potem. To też mamy. Dobra, wiem, że za XYZ odcinków to ktoś obejrzy, ale mam pytanie. Jak się nabijało spawanie? Można rozbierać rzeczy. A dobra, jakie... To znaczy? W sensie, jakie rzeczy konkretnie, żeby... Wszystkie metalowe. Od umywalek, po inne takie duperele. Tak, dobra. Żywność niepsująca się. Co ona robi w lodówce? O, Jezu, 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 Jezu. Dobra, aktor, ja jestem gotowy na sen. Idę spać, nie wiem jak ty. Ty możesz w samochodzie pospać. No to ja do samochodu idę. Serio? No jaki problem? Będą ci plecy boleć. No to może lepiej, nie? No, ja już jestem w środku, ja już śpię. Czekam teraz na ciebie. Cisza i spokój. Dobra, no to leci. Lecimy i śpimy mniej więcej chyba do 5 godziny. Jeszcze przy okazji, jak będziemy wyjeżdżać, to ogarniemy sobie jakieś kanistry. I może z tego jednego samochodu na razie przelejemy to paliwo. Ale za dwa i tak zabiorę, myślę, na stację paliw. Tylko mówię, najgorsze jest to, że w sumie teraz nie ogarniemy nawet paliwa, jeżeli chodzi o to. Bo nie ma prądu. Szczerze, tak teraz pomyślałem, nie? No. Oczyściliśmy te srebrne samochody. Z paliwa? Mhm. Chyba ja je obczyszczałem. Dobra. Chyba. Ja tak zobaczę, może jest coś, co mogę stąd wziąć, co mógłbym sobie tam przełożyć.
Mamy dwa kanistry z benzyną jeszcze. Czego jeden jest pełny? To ja te dwa wezmę. Zatankuję nasz samochód. Pojazd piękny. I zabieram puste kanistry, w razie czego nie wiem, czy z samochodu spuścimy któregoś, czy coś. Ja zobaczę w sumie, które mogę szyby dać na wymianę. Chyba maskę mam w takim sobie stanie. Bez rewelacji. No, czyli norma. Szyba przednia, lewa, w sumie to mogę wymienić. Dobra, dolałem wszystko jak leciało. Kanister na benzynę leci do bagażnika jeszcze. Powinieneś mieć na razie sporo tej benzyny, ale lepiej tak się zaopatrzyć to wszystko. Do śmieciarz jak zwykle musiał naśmiecić. Dobra, to leci do śmieci, to leci do śmieci. Dobra, myślę, nie mam co tu przełożyć, więc będę musiał po prostu innych samochodów poszukać. Dobra, ja wymieniam sobie tylko wodę i możemy lecieć. Dwie butelki starczy, starczy chyba. Jak dobrze pamiętam, tą drogę kolejową wyczyściliśmy trochę. Więc teoretycznie, ale ty chcesz do tego miasta na wschodzie pojechać? W sensie do tego, którego w ostatnim byliśmy, nie? A, co mieliśmy potem jeszcze jechać od tych faktoriów i tak dalej, dobra, wiem. Tego, co już tam bodajże tam... Tak, wiem. Pamiętam dokładnie już. Dobra, myślę, że sobie jeszcze siekierkę jedną wezmę. Weź jedną. Wyposaż jako główny. Dobra, ja jestem już ready. Ja też jako tako, a w sumie jeszcze mogę jedno wziąć tak na pewniaka. Wziąć. No ten to... Shiro Humph, nie? Okropny jestem. Będzie... Nie ktoś zrobi nabijanie, ile razy popełniłem ten błąd. Oj, wiele razy, wiesz mi. No to będą mieli to robić. To jest właśnie zachęcanie. Dobra, dawaj, panie. Ile jest? O, mam. Ta fajna broń. Bo nam już minęło 13 minut odcinka, my jeszcze nie wyjechaliśmy z bazy. Czekaj. Nazwę tak na ewentualne. I to jest bardzo śmieszne, że papieros jest traktowany jako lek. Ej, w sumie czekaj, mogę to... Aktorinka! Ruszaj dupsko. Tak, sprawdzam, czy mogę końcówkę strzelby skrócić tutaj. Chcę co innego skróć, też końcówkę. Będziesz wtedy... Dobra, nie mogę tego powiedzieć na YouTubie. Dobra, już wsiadam. Będziesz, że tak powiem, jedną z osób, która po 50 latach upomina się o kamienicę. Więcej niż 50, Boże, co ja gadam. 88? Nie czaję, ale powiem tak, będę kawarem wtedy. Jak sobie końcówkę skrócisz? A nie wiesz komu się zazwyczaj skraca końcówkę? Kurwa, nie pytaj o godzinie 20, której czwartej. Jest pierwsza w nocy, jest chłopie. Czekaj, co? A, to już? No, ale jutro masz wolne. Ja też zresztą. No wiem, tylko się zdziwiłem, to już. Odcinka dopiero 15 minut nagraliśmy, więc wiesz. Którędy ty jedziesz? Obczyściliśmy sobie trasę, a ten jedzie normalną, no. Wiem, tylko czekaj, zobaczę, to było... Prosto. Wiem, tutaj prosto takim... Prosto, po prostu prosto, skręcasz na prawo.
Tylko żeby się przez te prosto nie rozbić. Nie, no jedź trasą, normalnie trasą. I teoretycznie, jeżeli chcesz jechać, to możesz jechać prosto, to też nie jest, wiesz... I tak jechałeś, jak chciałeś, i tak jechałeś, jak chciałeś, więc tak się mapa nam odkryła. I tu w lewo sobie skręć. No tutaj to dobre. I jedziemy normalnie trasą, jeżeli chodzi o tory, nie? W ogóle chciałem jeszcze dograć moda na psy, ale to chyba byłoby troszeczkę też przechuj. Brawo! Nie ma to jak zamiast skręcić jechać prosto. No ja prosto do celu. Prosto do celu, przez drzewa. Już jeden był taki, tylko w poprzedniej mapie, nie wiem czy pamiętasz. Bardzo lubił przez drzewa jeździć. I tak mówię tu o sobie. No jeździł, jeździł i... I do tej pory chyba smutna minka na mapie jest, prawda? Tak, jest to smutna minka. I nadal ten samochód tam stoi. Jak resetowaliśmy serwer, to się niestety mapa nie przeładowała. W sensie to zakryta. Wszystkie oznaczenia i tym podobne nam pozostawały. Więc tak, tutaj to odkrycie mapy to było właśnie, kiedy próbowaliśmy się dostać przez lasiasty teren. Lesisty teren? Lesisty teren chyba. Lisisty teren, lisisty, normalnie. No od lisicy, tak. Lesiesty? Lasiesty? Leśny? Leśny teren, dobra. Będzie tak. Lisiasty. Lisiasty. Liściasty! Boże, nie lisiasty. Pierwsza godzina człowiek śpi. Chociaż ja powiem ci, że ostatnio jakoś tak kładę się godzina 4:35 dopiero. I wstaję o 13. Brakuje tylko w tym powiedzieć, na tym polega odpowiedzialność. Ej, no mam jeszcze urlop. Jeszcze mi zostały 3 dni urlopu w sumie. Piątek, sobota, niedziela. I do roboty wracam. I później już powolnym. No niestety. Takie życie. Dorosłych ludzi. Później nagrywanie odcinków po nocach. No właśnie. Tak tu się człowiek poświęca, widzisz? Nie, ale mam świetne community, więc nie mam na co narzekać. Chociaż nie powiem, już kilka razy miałem ochotę pierdyknąć to w cholerę. Jak człowiek się starał zrobić, wiesz, jakąś super serię i tak dalej, czy jakieś giveaway'e, a tam na przykład tylko 5 osób, a ty wydałeś na to, nie wiem, 150 zł albo 200 zł nawet na te cholerne giveaway'e. I potem tak sobie człowiek myśli, kurwa, po co ja to robię? Ale jest w sumie, nawet jak tak for fun, to kurwa, prawie drzewo uderzyłem. No wiesz, for fun, wydaj sobie 200 i tak po prostu. Znaczy for fun chodziło mi głównie z graniem, nie? A, tak. To tak, 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 jak najbardziej. Tak, giveaway to tam już w ogóle inny uniwersum tego tematu. No, ale ostatnie dwie osoby Valheima sobie zgarnęły, jakby nie patrzeć. Chyba poszło do ludzi. Jedna siedzi już od początku w Discorda, to tam... No, miała farta. Nadal czekam, aż odpali ligę w końcu. Jest, ja ligi już nie tykałem chyba za 2 miesiące. Bo urfów nie ma, to... No, bo nie... urfów nie ma, dopiero na urfy wrócę. Ewentualnie przed końcem sezonu wbiję golda i tyle. Ty wiesz co, weź cofnij. Do tyłu jedź. Bo tutaj widziałem jeden komentarz, że na tych samochodach właśnie pseudo-pick-upach można znaleźć fajne rzeczy. A przy okazji paliwo ściągniemy. Prawie 7. Ogarnij rzeczy, ja ściągnę paliwo. Bij! Nie patrz. Ufam, że mnie chronisz. To nie brzmiało przekonująco. No chronię, chwilowo sprawdzam stan. No, my nawet wciągniemy chyba więcej niż ten kanister. Co to było? Szybę wybijam. A słyszałem jakby indyka. A o, ten dźwięk, to nie wiem. No, ale tak blisko.
Taśma. Ja Bandaż. nie wziąłem tego? Nie, no wziąłem. No jest tu trochę benzyny jest, powiem ci szczerze. Ja nie wiem, czy nie będą dwa pełne kanistry. No, chyba będą. Dobra, no to co? To rozkręcamy zegarki. No, rozkręcaj, rozkręcaj, ja podolewam paliwa. A patrzyłeś, czy coś na przyczepie nie ma? Nie Coś. patrzę. No to ja doleję te dwa kanistry w sumie. Cały czas słyszę indyka. Dobra, samochód mam już w pełni zatankowany, z tego co widzę. Ja wiem, że wy mnie cały czas opieprzacie, żeby używać tych cholernych skrótów, ale ja tak nie potrafię. Ja muszę prawym kliknąć sobie. No, jak to chodzi, nie? Jakoś mi tak wygodniej. Dobra, mamy jeden kanister pełny, jeden pusty i zatankowane auto pod korek. Patrzyłeś na pick-upie? Patrzyłeś. Mam nadzieję, że nie wyżerasz puszki ze schowka. Nie, wyżeram jedzenie, które sobie zrobiłem w bazie. O, patrzcie jaki Samson. Ja tu puszkę wziąłem taką zapasową, mówię kurczę, żeby nie było problemów, ale ten już dla mnie nie zrobił. Jak ja wtedy robiłem dzień przed i to ledwo mi starczyło, żeby tak się tylko dopełnić, tak. No tak, to tak każdy mówi. No, tyle puszek musiałbym tam wsadzić, żebyśmy się najedli, żeby... Paliwa masz full, prawda? No. Ta nasza, moja postać, tylko ty i ja. No to moja chyba chudnie. Mam 89 kilo. 87. I nadal masz nadwagę, czy nie? No, efekt nadwagi na domu. To liczę na to, że mi niedługo to zejdzie. No i patrz, jaka piękna nam się trasa teraz trafiła. Żadnych zombiaków, jesteśmy już niedaleko miasta. Później dopiero się zacznie rzeź. No, to prawda. Szkoda tylko, że sobie nie obcię, no nie jest jakby... Nie skróciłeś końcówki. Strzelby lekko nie przerobiłem. No, teoretycznie pasuje to do obu znaczeń. Dobra, nieważne, zejdźmy z tematu. Dobra, to trzeba sobie teraz zaplanować mniej więcej naszą trasę, którą obczajmy. Skoro teraz mam chwilę wolnego. Teoretycznie będziemy przejeżdżać zaraz, czy zaraz, no w niedługim czasie. Obok. Czy te tory, którymi teraz jedziemy, mają teoretycznie dostęp do tych hangarów. No a co, nie przejedziesz? No wiesz ty co? To ja tutaj tak ładnie drogę opuściłem. Ja nie przejadę, ja się tylko pomanewrować musiałem. No ja wiem. No mamy tutaj już. Wierzę w ciebie. Ja sobie w crafting patrzę. Dalej gdzie siedzimy, czy no tutaj do tych... górze? Tak, żeby było mało zombiaków, nie? Najlepiej by było gdzieś tu wysiąść. No tak, ale właśnie widzisz jak ty robisz? Ty robisz kółko, zamiast sobie tak ładnie wykręcić, ty robisz kółko i wszystkie zombiaki z okolicy sprowadzasz. Nie wiem dlaczego ty tak robisz. Nie rozumiem tego. O ty, bo ja nie mam broni. Tam w górę nie radziłbym iść. Dobra, walił do końca.
się człowiek wyspał, to od razu lepiej. Dobra, i na te hangary, tak? Teraz ja będę zegarki zbierał. Uważaj. Dobra, i przejdziemy sobie tak delikatnie, tylko bardziej koło lasku, więc chodź za mną jeszcze. Żeby nas nie obczaiły zbytnio od razu. I na C, na C, na C. Tak, tu jest jakaś mała grupka. Obczajmy, ile ich tu jest. No, jest ich sporo. Sporo. Sporo, zobacz sobie na północy bardziej. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 zombiaków. To może spróbujmy wyczyścić najpierw tą małą ilość. No, to jest dobry pomysł. Zobaczymy to. Tylko pamiętaj zasady. Ja biję zombiaka, nie wtrącasz się. Tylko wiesz, jak idzie do mnie grupka, to oczywiście wtedy ta zasada nie działa. Już. No i gitara. U, ta psy. No, widzę, że zegarek wziąłeś. Mówiłem ci, że ja teraz będę zbierał. Znaczy ty zbierasz, ja rozkręcam od razu na miejscu. No nie wziąłem śrubokręta, muszę znaleźć. Dobra, wejdę tutaj, może sprawdzamy samochody? Najpierw wtedy im pomóż, bo od zachodu do mnie idą. Od zachodu, aktor! Tam sobie poradzisz z tymi? To zależy. Jak mnie nie dorwał, to tak. Uważaj. Dobra, gdzieś jeszcze są oprócz tu góry? Chyba już nie, chyba wyczyściliśmy wszystkie. Czy chcemy najpierw górę wyczyścić dopiero na Czy najpierw samochody mogerną? Samochód to samochód. Niestety nic nie ma. Kanister do benzyny, butelka po bourbonie. Butelki się podobno mogą przydać do... O, śrubokręt! Mogą się przydać do... Widzisz, zapomniałem słowa. Do koktajlu Mołotowa. O, o to mi chodziło. A zegarki wskazówkowe da się rozkręcać, czy nie? Czy tylko elektroniczne? Nie. Tylko elektroniczne. No chuja to zbieram. Taśma, butelki też wszystkie zbieraj, bo to jakby nie patrzeć woda. Potem będzie. Tam wbijałeś okno? Jep. Bo szczerze nie wiem, czy to właśnie nam zombiaków tutaj nie przyprowadzi. Żyjesz. Tam wybiłeś przed sekundą. Bandaż, chusteczki, papieroski. Ile papierosków, panie. Nie to żeby coś, ale lubię to. Jest bardzo ciekawe, że nie da się otworzyć bagażnika, jak otworzysz wszystkie drzwi. Bo ogólnie chyba nie da się otworzyć samego bagażnika, prawda? No, chyba nie. Obrzuciłeś tam wszystko? Jeszcze tu samochód sprawdza. To uważaj, bo idzie horda znów. Ja muszę zapalić. Od góry tutaj. Aha.
Weź tego po lewej. Dobra, już, już. Uwaga, lewo, 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 lewo. Idą kolejne. Się. Krótkofalówka. Prawie sobie chyba... Kurwa, rozkręciłem sobie zegarek. Nie. Jaki ja głupi jestem. Jak znajdziesz teraz jakiś zegarek, to weź go nie rozkręcaj. Co to za budynek? To są właśnie te faktoria teoretycznie, tylko nie rozbijaj szybek, nie musisz. Tu są drzwi na dole. Rozwiązuję wszystkie hangary. Nie da się tego rozkręcić? Czekaj. Napalnik gazowy. Co? To szyba. Chodź. Przeszukuj te śmieci, bo czasem w śmieciach można coś znaleźć. Gazety, garnek, o, garnek się przyda. Jakby nie patrzeć w garnku, możemy wodę gotować. Kolejne zombiaki. Uwaga! Do serdy. Szukałem zegarka. O, jeszcze jeden! Masz ty gnoju. Czekaj, masz jakieś jedzenie? W samochodzie chyba było. Musiałbym w sumie do samochodu lecieć. Uważaj. Wstał. Poczekaj, może teraz znajdziemy coś. Tylko tu jeszcze jest wejście jakieś. I są materiały. Dużo, 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 dużo desek. Żeby powiedział same deski. Uważaj, z tyłu jest jeszcze za tym. No tu. Tu. Ktoś go ściągnie, spróbuję otworzyć te drzwi. Też zamknięte. Idę wprost i widzę zombiaka. Dużo zombie. To zmęczenie jest przejebane. Idą kolejne, uważaj. Idą z boku też, więc uważaj. Dobra. Jeszcze bardziej zagrożony jestem pod tym względem. Broń mi się zepsuła? Aktor, ty morderca. Bez serca. Zabijasz te zombiaki jak porąbany. Dobra, mamy tu jakieś drzwi, czy jednak... To sprawdź, czy tam nie ma drzwi. Ty już nie rozkręcasz nic?
W sensie co zegarków? No? Myślałem, że ty je chwilowo bierzesz, bo cały czas. Myślałem, że i ty. W sensie, że dzielimy się tym. Bo to są główne drzwi w razie czego. Zmęczenie ledwie może biec. Nie! Won. Sprawdź. Zamknięte? O, czekaj. Możesz rozmontować? Tak myślałem. Już mogliśmy wyjebać to okno w sumie. Ja po co się w to bawić? Stolarstwo sobie nabiłeś. O, karaluszki, worki na śmieci. Wydaje mi się, że karaluchy teoretycznie można wykorzystywać potem jako przynęty na ryby. Wokręt, młotki, klucze. Płyn do zmywania, wybieracz, aktor, coś do ciebie. A wybieracz można traktować jako jeden z najlepszych napojów w grze. Tak. Jednorazowy, ale do końca życia już jesteś napity. I leżysz po tym i nie wstajesz. Ty, tu jest jakaś fabryka duża. Chce się to rozmontowywać? Nie zbyt mogę, więc... Pudełko gwoździ to wezmę. Taśmy też. Chodź, tu skrzynię mamy. Jaką skrzynię? W sensie parę skrzyń mamy. Gdzie ty jesteś? Gdzieś na północy? Jakby... Czekaj, pobiegnę tam, gdzie... Nie jestem w środku. Ja tam, gdzie te maszyny, nie? No. A, tu. Tam mamy skrzynię, ja wolę nie biec, bo ja ledwo mogę, biec. Czekaj, muszę wziąć worki. Uuu, panie, akurat siekierka się przyda. Worki na śmieci są. Gitara. Już jakiś zombiak się dobija. Weź mu otwórz. Torebka na nasiona. Przetrwanie rolnictwa. Biorę to. Kolejna torba. Pakowanie nasion. Konewki nie zabieram, już mamy. Ale żadnej butli jeszcze nie znaleźliśmy, to jest dziwne. Jak Tor? Weź tutaj widz samochodem. Tym czerwonym? No. Ja otworzę drzwi. To musiałbym tylko jakoś tu bramę objechać, tu taką drewnianą. No. Się prześpimy tu. Drzwi w sumie są, więc git. A i może jakąś skrzynię zbierzemy. Nasza ma chyba 40 pojemności, te mają po 60, więc sporo więcej. Szczerze? Hmm? Osobiście mówiąc, nie wiem, czy twojej pomocy nie będę potrzebował. Zombiaki? No, przy naszym są. A ja ledwo mogę iść. Okej. Okay. Już idę. Powiem ci, że ja mam zadyszkę w tej chwili. To ty pewnie biegałeś jak głupi. Szczerze nawet nie wiem. Gdzie ty jesteś tak w ogóle? Już za płotem? No.
W samochodzie mamy też wodę? Nie, ale ja mam wodę. Dobra. Tylko się nie podziela. Sorry, stary. Ale trochę odjebałem. Dlatego nie chciałem iść na skróty. O kurwa. Dobra, słuchaj, ja je tutaj wezmę. A ty śmiecisz samochodu, dobra? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie walcz z nimi, tylko dawaj, idź. Biegnij, po prostu biegnij. Ja nawet piec nie mogę, ja ledwo iść mogę. Do zarodzić samochodu? Tak, odpalam. Uf. Uciekniesz? Tak, przelazłem przez płoto, ale od razu na zębiaka trafiłem. Zabij go. Dobra, padł. I bierzesz szybko do tego. Dobra, chodź tu i zamykaj. Czekaj. Zabij tą pindę. Otwieraj. No dobra, tu są drzwi otwarte. Ale czekaj. Dobra, chyba trzeba iść. Chwilę poczekajmy, zobaczymy, czy się nie będą dobijać. Dobra, tylko jedzenie muszę wziąć. Żeśmy się wjebali ładnie. No tak, ktoś mi puszkę zapierdolił. Ciekawe kto. Nie wiem kto, ale ten ktoś potrzebował tej puszki. Chyba. Ech, ech, ech. No, cztery puszki kurwa wleciały. No widzę, że ktoś bardzo potrzebował. I ten ktoś niech wyrzuca puszki po sobie. Tu te puchy, tu są te puchy. Dobra, chyba jest spokojnie już na zewnątrz. Możemy się przespać, dobra. Idziemy spać. Kurwa mać. Zjebałem, stary. Kliknąłem prawie przycisk myszy, bo chciałem UI wyłączyć. Nie masz może tabletek nasennych? Czekaj. Czy ty włączyłeś samochód? Nie, czekaj, nasenne. Tak. Czekaj, już ci chowam. Ta puszki po napoju, kurwa, na siedzeniu. Pewnie. Dobra, chyba już będę mógł iść spać. Mogę, idę spać. Tak, do piątej? Tylko będę musiał coś wypić, bo już trochę pragnę. U mnie to głód. Po co ty włączysz ten samochód? No nie wiem nawet. Jedną tabletkę sobie zachowam w razie czego. Mówisz, że chcesz coś wypić, tak? Dam ci końcówkę. Tak się starczyło. Bo moja postać ma to super pragnienie i ja zaraz będę zdychał. Została mi jedna butelka.
Dobra, mam propozycję. Pojedźmy może gdzieś, ogarnijmy sobie to jedzenie na przyszłość. Ale wiesz, że tutaj możesz sobie normalnie napełnić butelki. I ta woda jest jeszcze czysta, jakby nie patrzeć. Ja sobie napełniłem kolejną butelkę. Się gdzie W tutaj? łazienkach, bo tam jeszcze w kranie zostało. A, dobra. I co drugi? Niby z kibla można. Tylko nie wiem, czy ona jest zdatna. Dobra, mam w rajczach jeszcze trzy butelki. Tu masz jeszcze jeden, ej. Co? No druga łazienka. Ale już wszystkie napełniłem chyba. Czekaj. Nie, dobra, jedna mi jeszcze została. Czy to jest kuchnia? Nie wiem, czy zauważyłeś. Napój w puszce. Chipsy. Kolejna butelka. A tu jest jedzenie. Tam niestety nie, zabrałem tylko chipsy. I chuj sobie na tym trybie szukania. W sensie, bo można coś znaleźć tu. Od jedzenia po wodę. Dobra, mam już sporo wody. Coś się wdarło. Nie, tu nic nie było ciekawego. Uważaj, bo teraz możesz mieć przywitanie z zombiakiem. Bo gdzieś się wydarł, tylko pytanie gdzie? O, wybielacz pi. Na co czekasz? Obiecałeś, że to zrobisz, pragnę ci przypomnieć. Dobra, coś robimy, czy wyjeżdżamy i... Ja bym w ogóle zostawił tutaj samochód na razie, bo tu obok mamy kolejne budynki. Dobra. Tylko idę wpakować rzeczy do samochodu i poczekaj na mnie. Może tylko wybiję tu zombiaka przed tym. Tak, zębiaki, to ty wycinaj. Dobra. Fotel tylny prawy. Też można wpieprzyć. Ej, bo ten budynek nie ma drugiego piętra? Nie, chyba nie. To znaczy może teoretycznie być. My chyba wszystkiego nie szukaliśmy w tym budynku, aktor. No ale dobra, to ogarniemy to już jak będziemy wracać do samochodu. Ja jestem już na zewnątrz. Ja idę w stronę drugich tych. Czekaj, bo ja wybijam tam, gdzie były te deski, pamiętasz? Ty tam już? Jeden zombiak, dwa zombiaki na przodzie i dalej troszeczkę horda. Może coś znajdę? Jakieś chipsy? Da się Ej, rozmontować? ty jeszcze się pytasz? No to dawaj.
No coś się szarpie, już widzę. Drugie drzwi od prawej. No tylko nie wiem, czy coś od naszej lewej nie będzie szło. Na razie czysto. Po prawej stronie drzwi. Ogarniesz? Po prawej, nie te. Prosto i prawo. Trzęsą się. Okej, to muszę tylko siekierę. Tylko krew widzę, jak się rozbryskuje. Komputer stacjonarny! Normalnie, Minecrafta na nim odpalimy. Ty no, nie wiem, czy to jest rupieć? Różne. Ja to zostawiam, nie rozkręcam nawet tego. Nie chodź tutaj, bo tu cię może coś zaciekawić. Gdzie ty jesteś? Ja tutaj w garażu drugim. Żyłka wędkarska, wędka, jakieś takie. Ty no, ale tam też możesz jakby nie patrzeć. Hamulce. Wędka. Zabieram wszystko. Ten jak już kurwa poblatywał. Uuu, zombie kolej. Dobra, leć tam dalej, ja tutaj tą okolicę przukam. Jakieś ubrania takie. Jakieś wojskowe by się przydały. Mówisz wojskowy, masz t-shirt wojskowy leśny. Ile śmieci. Plastikowe krzesło, no co to komu? Stołek barowy chcesz? Nie wiem, po co nam by to było. A może jojo? Normalnie na nudę. O, CD My Boy, ja akurat płyty zbieram.